Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dziś spotykamy się dokładnie czerwiec, piątek. Większość oddziałów, tych kolegów hodowców, którzy lecą, dzisiaj gołębie koszują, nasze też, zostały zakoszowane na kolejny lot. Mam nadzieję i życzę wszystkim, żeby to był lot łatwiejszy niż poprzedni. I właśnie chciałbym się do tego odnieść. Do tej trudności lotowania w obecnej sytuacji, w obecnym czasie. Głównie tutaj mam na myśli pogodę i przygotowanie gołębi. Cały czas mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy o tym, że nie ma jako takiego sztywnego planu przygotowania gołębi. Dlatego, że gołębie trzeba przygotować względem sytuacji. Czyli no tutaj odnosimy się do warunków pogodowych. Te warunki pogodowe są w obecnym czasie, w ostatnich dwóch tygodniach trudne, zmienne. Tamten tydzień przygotowanie gołębi było bardzo trudne i czas bardzo trudny, bo mieliśmy bardzo wysokie temperatury, wręcz upały w zasadzie cały czas. Cały tamten tydzień, temperatura powyżej 30 stopni. Jest to tutaj no, trudna sytuacja. Część hodowców się zastanawia, co zrobić, czy w ogóle zakoszować te gołębie, ile gołębi zakoszować, jak to zrobić, jak przygotować te gołębie. Więc tutaj właśnie chciałbym powiedzieć, że nie ma takiego złotego środka, czyli nie ma takiego stabilnego, stałego planu przygotowania i karmienia, i podawania produktów, suplementacji właśnie podczas lotów. Właśnie patrząc na pogodę, na sytuację, która była w tamtym tygodniu, na co na pewno koledzy hodowcy musimy zwrócić uwagę. I to nie tylko dzień przed lotem, dwa dni przed lotem, tylko, że tak powiem, obserwując pogodę, czyli mając na uwadze to, jak tamten tydzień był trudny, gdzie mieliśmy bardzo wysokie temperatury i gołębie były w treningu, musimy tutaj bardzo mocno uzupełniać płyny, czyli ta gospodarka wodna w organizmie musi być że tak powiem, najbardziej zadbana. I tutaj, tak jak gdzieś tam w planach, my tutaj oczywiście bazujemy na naszych produktach, czyli elektrolit Hydrovital. Gdzieś wcześniej mówiliśmy, że po locie, czyli uzupełnienie elektrolitów energii, a patrząc na tą temperaturę, na te pogody, które były, no na pewno też uzupełnienie tych elektrolitów powinno następować w tygodniu po treningach. Po to, żeby organizm był nawodniony, po to, żeby mięśnie były nawodnione, po to, żeby były dobrze odżywione. No i na pewno trzeba zwrócić bardzo mocną uwagę na regenerację i oczyszczenie organizmu, czyli przyspieszyć tutaj pracę na pewno nerek poprzez stosowanie produktu Urince, czyli nerki i liver, regeneracja komórek wątroby, czyli to wydalanie produktów przemiany materii złych, tak naprawdę produktów przemiany materii, czyli to co go wydala w kałamoczu w przypadku właśnie wysokich temperatur, tych substancji niepotrzebnych chemicznych w organizmie jest gołębia jest bardzo dużo. W związku z tym musimy dostarczyć bardzo dużo wody, bardzo dużo elektrolitów, energii i poprzez tego typu produkty, żeby jak najszybciej wydalić z organizmu. Więc tak jak powiedziałem, to przygotowanie do lotu, oczywiście też tutaj odpowiednie karmienie wchodzi w grę, ale mówię, tutaj najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o temperatury, będą elektrolity i uzupełnienie tych elektrolitów. No, koledzy hodowcy, tutaj trzeba mieć też, nawet powiedziałbym, że taka, no patrząc na loty, na trudność lotów, które się odbywają, należy tutaj powiedzieć o tym, poprosić tak naprawdę hodowców. No, gołębie generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że trochę się ratują, siadają, szukają tego odpoczynku, przede wszystkim właśnie szukają wody. Prośba taka, żeby tutaj takiego gołąbka, ja sam ostatnio w bloku na balkonie wylądował gołąb z obrączką, szybko sprawdziłem, udało się odczytać tą obrączkę, był zmęczony właśnie w tamtym tygodniu, dało się odczytać obrączkę, wiedziałem skąd jest ten gołąb.
Pierwsze co, no to napoiłem tego gołębia, odpoczął, odleciał z balkonu i takich sytuacji jest bardzo dużo, także tutaj prośba, pomagajmy tym naszym podopiecznym, pomagajmy tym gołębiom, żeby one chociaż wróciły do swojego gołębnika, do swojego hodowcy, nawet jeśli nie będą w konkursie, to żeby chociaż bezpiecznie wróciły, żeby zapewnić im te warunki, żeby ten gołąb wrócił w miarę bezpiecznie do swojego gołębnika, żeby był dyspozycyjny na kolejne loty, bo konkurs się nie kończy, więc ta praca nasza hodowlana cały czas trwa. Ten tydzień był spokojniejszy, jeśli chodzi o temperatury, natomiast też są wysokie, są deszcze, są wiatry, jest bardzo duża wilgotność powietrza, więc tutaj też istnieje problem namnażania się grzybów, bakterii, no temperatury sprzyjają, że tak powiem, środowiskowe sprzyjają do tego, żeby się pojawiały właśnie takie sytuacje, niekorzystne sytuacje. Także tutaj ta praca hodowlana jest ze strony hodowców, no jeszcze musi być jeszcze bardziej wytężona, no bo mówię, tutaj pogoda nam płata figle, musimy bardzo mocno zwrócić uwagę na gołębie, zwłaszcza na gołębie młode, roczne, które jeszcze nie są przelotowane, nie są nauczone, często w ogóle nie brały udziału w takich trudnych lotach, więc tutaj ta praca musi być naprawdę taka celowana i precyzyjna, żeby ten organizm był naprawdę na bardzo wysokim poziomie, żeby ta wydolność organizmu była naprawdę bardzo duża. No wtedy mamy szansę, że te gołębie wszystkie nam wrócą. Oczywiście życzę, żeby jak najwięcej było w konkursie, no bo jednak jest to nasza pasja, ale no konkurs też jest ważny. Można byłoby powiedzieć, że no można nie dawać tych gołębi. No jednak dbamy o te gołębie, pracujemy przy nich, żeby ten konkurs odbył się, żeby one osiągnęły ten jak najlepszy wynik. Tutaj właśnie młode trenują, siadają. Dzisiaj jest pogoda właściwa, więc chęć do treningu jest duża, zrywają się fajnie, ładnie trenują, ale no tak nie było właśnie, chociażby właśnie w tamtym tygodniu, gdzie były upały, one w ogóle nie miały ochoty na treningi, więc trudność tutaj jest duża w tych treningach, w przygotowaniu jest naprawdę dosyć duża i tutaj ta praca hodowlana jest, moim zdaniem, no, musi to iść wszystko bardzo mocno w parze, żeby ten gołąb bezpiecznie wrócił do domu i jeszcze do tego zrobił nam konkurs. Także tutaj wracam się jeszcze raz do tej suplementacji. Na pewno musimy bardzo mocno zwrócić na wszystkie produkty nawadniające, czyli elektrolity. Coś, co nam, produkty, które uzupełniają nam elektrolity w organizmie. I produkty oczyszczające organizm, przyspieszające właśnie wydzielanie, usuwanie toksyn z organizmu, wynikające właśnie z temperatur, z wysokich temperatur. W zasadzie to tyle na dzisiaj. Życzę wszystkim hodowcom spokojniejszego kolejnego lotu, teraz weekend, dla tych, którzy lecą. Bez upałów i wiatrów, które przeciągają gołębie w różnych kierunkach naszego kraju, a nawet i poza nasze granice kraju, bo też często gołębie trafiają, dolatują za granicę z tym niekorzystnym wiatrem. Także cóż, no, życzę dla wszystkich tej pogody, przede wszystkim dla gołębi. No i żeby na jak najwięcej tych gołębi wróciło, po to, żebyśmy mogli cieszyć się, po to, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym konkursie, żeby było jak najmniej upadków, żeby tych gołębi było jak najwięcej w każdym gołębniku, żebyśmy mogli do każdego kolejnego lotu jak najwięcej gołębi, może nie jak najwięcej gołębi zakosztować, tylko żebyśmy po prostu mieli manewr, żebyśmy mieli tą możliwość w tym konkursie uczestniczyć. Także jeszcze raz dla wszystkich hodowców, no dobry lot, żebyśmy dotrwali do tego konkursu w tym trudnym czasie, żebyśmy wytrwali do końca tego konkursu, no i oczywiście żebyśmy, każdemu życzę, żeby jak najlepsze wyniki osiągnąć. Jeszcze raz dobry lot.